Za pomocą Skype'a łączymy się z Urzędem Miasta Rybnika, a tam w poświąteczny wtorek nie kto inny jak prezydent Rybnika, Piotr Kuczera. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu po świętach. Po świętach. Wiemy, że święta były, no bo śnieg leży na ulicach. No właśnie, takie żartobliwe mogę powiedzieć, że małe déjà vu. O 6 nad ranem rzeczywiście patrząc z okna, czy to przypadkiem nie Boże Narodzenie, no ale nie, wiosna nadchodzi, mam nadzieję, że to wszystko stopnieje i będzie zielono. Panie prezydencie, mamy nadzieję, że tak szybko jak śnieg stopnieje, nastąpi przyspieszenie narodowego programu szczepień. Czy ma pan wiedzę, ile osób w Rybniku jest zaszczepionych? No, to jest rzeczywiście sprawa bardzo skomplikowana. Pierwsze słowa wyjaśnienia, no, samorząd nie prowadzi programu szczepień. Pewno gdyby prowadził, to bym dokładnie wiedział. Zakładam, że odpowiednie służby mają tą wiedzę. Myśmy zostali poproszeni przez pana wojewodę, aby wskazać takie miejsca, gdzie... A to tu się zatrzymajmy, panie prezydencie, ponieważ no, mówi pan, że nie ma pan narzędzi. Ja mam narzędzia, sprawdziłem sobie w Rybniku 13 382 osoby zaszczepione. Raport na stronach GOW-u jest. No tak, no z punktu widzenia informacji mówi pan o stronach GOW-u, czyli o stronach tak. Rządowych. No są osoby, które no, szczepią się na przykład indywidualnie w firmach. Też takie przypadki są. No ja bardzo bym chciał, żeby 130 tysięcy mieszkańców Rybnika było po prostu zaszczepionych i mógłbym powiedzieć, że w mieście nie mamy problemu. Ba, gdyby 30 prawie 8 milionów ludzi zostało zaszczepionych w Polsce, no nie licząc być może dzieci, byłoby o wiele spokojniej. Liczę, że ten program po prostu ruszy. Bo... Dobrze, i ruszy. Panie prezydencie, 13 tysięcy osób zaszczepionych w Rybniku to jest plus minus no, 10%, niespełna 10% mieszkańców. Czyli niewiele, bo sąsiednie powiaty, no powiat na przykład tutaj Raciborski, 17 tysięcy, oczywiście ta liczba populacyjna jest różna, ale średnia miast w Polsce to jest plus minus 20 kilka procent. Rybnik tu nie wypada najlepiej. Jak pan myśli, dlaczego? Panie radny, mogę też rzucić garść danych na przykład z MDPS-u, czyli tam, gdzie no, mam bardzo realny wpływ. Tutaj zostało zaszczepionych 72 pracowników na 100 pracujących i 130 pensjonariuszy na 147. Reszta z powodów różnych zdrowotnych albo prawnych po prostu nie może być szczepiona. Wiem, że 65% nauczycieli z Rybnika jest zaszczepionych. Dokładne dane posiadam kuratorium. No, ja mogę tylko zachęcać do tego, by korzystać z tego programu szczepień. Różne głosy dochodzą, bo no też tutaj przez sekretariat czy przez rozmowy telefoniczne wiem, że co niektórzy no, mają propozycje nieco dalszych wyjazdów, aby się zaszczepić. Też bardzo często ludzie z tego korzystają. A czy pan jest w grupie 40-latków, która zaszczepiła się albo będzie szczepić się w najbliższym czasie? No to jest taka moja grupa wiekowa i to pokazuje, jak ten system nie do końca działa. No, wpadka systemowa spowodowała, że nagle też rozdzwoniły się telefony i część się zarejestrowała. A pan prezydent? Ja nie jestem zaszczepiony. Mam nadzieję, że doczekam tej szczepionki. Dobrze, panie prezydencie, narodowy program przyspieszenia szczepień ma spowodować, że teraz samorządy będą szczepiły albo będą organizowały te szczepienia. Rybnik planuje 3 takie punkty, z tego co wiem. To ma być kąpielisko Ruda, ma to być hala w Boguszowicach i kampus. Myśmy zgłosili de facto 3 ośrodki na dzień dzisiejszy. Szpital psychiatryczny w Rybniku w pewnym sensie systemowo sam się zgłosił, ma zabezpieczenie medyczne, to jest po stronie szpitala. Myśmy zgłosili również kampus rybniński, tutaj zabezpieczenie medyczne będzie organizowane przez Sens Klinik. No i halę sportową w Boguszowicach, tutaj samorządowe siły, czyli medyczny ośrodek Jana Pawła II. To też pokazuje, że bez samorządów program szczepień po prostu nie wyjdzie. Trzeba sobie wprost powiedzieć, po wideokonferencji z panem wojewodą no, mamy świadomość tego, że około 500 osób dziennie powinno być szczepionych w Rybniku i myślę, że swoimi siłami przy współpracy oczywiście ze szpitalami pana marszałka uda się ten wynik uzyskać. Panie prezydencie, a rozumie pan w ogóle, że samorządy mają realizować tę politykę i ten program szczepień? No to jest chyba odwieczne pytanie o służbę zdrowia w Polsce. Mieliśmy delikatnie mówiąc dobre kilkanaście miesięcy za chwilę na organizację tego systemu, no ale to widać, że w dużej części sprawczość jest zawsze po stronie samorządu i kwestia przecież pracowników i kwestia organizacji tego całego systemu. No oby szczepionka
bo to jest po stronie rządowej spłynęła obficie, że tak się wyrażę, i żeby rzeczywiście te szczepienia mogły być masowe, no bo już jest naprawdę najwyższy czas. Czy chętnie się mogą zgłaszać do pracy? Czy pan cały czas otrzymuje informacje, kto może w takich punktach pracować? Bo wiem, że z tym też jest wielki kłopot, ponieważ te osoby muszą przejść szkolenie. No dokładnie tak, a też jest jednak no wymagana jednak pewna sprawczość i pewna umiejętność no obycia w tym świecie medycznym, czyli myślę tu o pielęgniarkach, o lekarzach, ratownikach medycznych. No i tutaj z tego co wiem, to też będzie pewne poluzowanie kryteriów. No wiem jedno, ten system musi być masowy, musi być sprawny i powinniśmy spokojnie te 500 osób na dobę, powiem brzydko, przerabiać. No jest to po prostu potrzebne, niezbędne i mam nadzieję, że wyjdzie. Czy miasto Rybnik dostało na ten program jakieś specjalne pieniądze? No jesteśmy cały czas na etapie no, rozmów i jakichś umów, z tego co wiem, nie podpisywano, przynajmniej to jest tam na przedświęta. Jest tak, że mamy deklarację pana wojewody, że ten system szczepień jest wypłacalny, że tak się wyrażę, czyli otrzymamy pieniądze, czy właściwie pracownicy, którzy będą wykonywać te szczepienia, otrzymają pieniądze za swoją pracę. Ale jeszcze ile tego pan nie wie, rozumiem, tak? Była mowa o 61 zł, z tego co pamiętam. Myślę, że tu dynamika tych wydarzeń... Ale za godzinę, za szczepienie, za co? Za szczepienie, z tego co pamiętam, ale nie chcę tutaj wkładać nikogo w błąd, bo te kwoty też różnie wyglądały. Ja pamiętam dyskusję na przykład na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie o tym programie rozmawiano i wiele rzeczy... No i to jest problem odwieczny. Kolejne zadanie, które spada na samorząd, a w ten ślad nie zawsze idą pieniądze albo nie zawsze pokrywają 100%, prawda? No, samorząd niestety jest przyzwyczajony do takiej sytuacji. Ja wiem jedno, że te szczepienia są naprawdę najważniejszą dzisiaj kwestią, by odblokować właściwie całe życie w miastach, szczególnie to życie gospodarcze przecież. Jak patrzę na branżę restauratorów na przykład, czy branżę fitness, patrzę na szkolnictwo też organizowane przecież przez samorząd, no to cóż, chciałoby się powiedzieć, szczepmy się wszyscy i... Oby szczepionki nie zabrakło. Panie prezydencie, to teraz a propos szczepionek wystarczy, natomiast odpady zielone, biodegradowalne w Rybniku, wiemy, że od stycznia nikt nie odbierze worków, mieszkańcy sami muszą dostarczyć takie worki do zieleni miejskiej. To jest duży kłopot dzisiaj dla mieszkańców, bo z tego co wiem, to miasto prowadzi kampanię informacyjną "Koniec z workami". No tak, no koniec z workami było plastikowe i efekt był taki, że bardzo to było trudne w samym składowaniu, zresztą ilość zieleni, która była odbierana, no, była astronomiczna. Ja bardzo zachęcam do tego, by wrócić do starych, dobrych zwyczajów, czyli do kompostowników po prostu, by produkować na swoje potrzeby bardzo dobry materiał biologiczny, który może być używany również na przykład w ogrodnictwie. To jest naprawdę dobry pomysł. Trochę o tym zapomnieliśmy. Też odbieramy maile, pytania, że oto ktoś ma 30 czy 40 worków z zieloną trawą i ma problem. No tu trzeba będzie szukać takich rozwiązań, na które albo właścicieli stać, albo po prostu wrócić do starych, dobrych metod, które się po prostu sprawdzały. Nie jest to, wiem, popularne. Jeden kubeł został przekazany nieodpłatnie. No i większość mieszkańców, z tego co takie sygnały dochodzą, raczej jest zadowolona z tego systemu, no a część rzeczywiście będzie musiała wrócić do kompostowników albo po prostu wywieźć. Albo wywieźć. I tutaj a propos wywożenia, to 100 kg można dostarczyć za darmo, za resztę potem się płaci. Niemniej jednak, wjeżdżając na wagę, panie prezydencie, nie wiemy ile mamy. No tak, ale wjeżdżając na wagę, mieszkańcy zwracają uwagę, że nie wiedzą ile mają na pace i potem się nagle okazuje, że muszą zapłacić za wszystko. No cóż, zawsze jest tak, że to jest najłatwiejsze usprawiedliwienie, stąd myślę, że kompostownik rozwiąże te wszystkie problemy. Kompostownik, o to zabiega prezydent Rybnika, my zabiegamy także o szczepienia. Wszystkiego dobrego, o poranku w nowym tygodniu. Arkadiusz Żabka, do usłyszenia.